imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale być może Bóg nie dał im
Znam dlaczego, że dał nam dar wolności. Obdarzył nas naród wielkim darem wolności. I chcę, byśmy się nauczyli ten dar przeżywać jako społeczeństwo, jako naród. Nawet jeśli popełniamy bardzo poważne błędy, ciągle liczy na to, że zrozumiemy jako społeczeństwo, na czym polega logika dzieje. Tym samym kazano wybierać tą tradycję, mówi papież, w wolności dzieci Bożych. Szanować dorobek przeszłości. Szanować dorobek poprzednich pokoleń, na nich budować tożsamość narodu. To ma być droga Kościoła i droga społeczeństwa na ziemi polskiej. A jak jest w rzeczywistości? Powiał nam wiatr z zachodu. Czy nie jest właśnie ten moment w historii, w którym my gubimy te największe skarby i bogactwa naszej historii, które jeszcze tak niedawno były osnową naszego życia, które nieustannie przypominał Jan Paweł II? Chcę zakończyć to rozważanie słowami, od których je rozpocząłem. Słowami, które powiedział Jan Paweł II. Może lepiej teraz te słowa zrozumiemy. Kościół przeniósł w Polsce Chrystusa, to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej, podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można zrozumieć bez Chrystusa. Ani dziejów narodu nie można zrozumieć bez Chrystusa. Słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali.